Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Ocena żywienia. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Dietetyka zajmuje się zbieraniem informacji o roli jaką pełnią wszystkie składniki pokarmowe w procesach przemiany materii i energii na wielu poziomach, między innymi komórkowym, narządowym oraz w całym organizmie. Można dokonać oceny oraz wyznaczyć konkretne wskazówki dotyczące diety, aby pozwalała utrzymać zdrowie wszystkim ludziom. Odpowiednio skomponowana dieta powinna dostarczać należnych ilości białek, tłuszczów oraz cukrów. W diecie powinny się znajdować także błonnik, witaminy, mikro i makroelementy. Białka to najważniejsze składniki budujące struktury komórkowe, zwalczające infekcje, transportujące różnego rodzaju związki do każdego miejsca w organizmie. Tłuszcze to energetyczne składniki pokarmowe, konieczne do rozpuszczania witamin. Nadmiar odkłada się w postaci tkanki tłuszczowej pełniącej funkcje termoizolacyjne. Cukry stanowią podstawowy związek energetyczny dla komórek i mózgu. Do cukrów złożonych zalicza się błonnik, który spełnia istotną rolę w regulowaniu pracy jelit. Usuwa nadmiar kwasów żółciowych i cholesterolu pokarmowego, zapobiega powstawaniu kamieni żółciowych i powstawaniu nowotworów końcowych części układu pokarmowego. Zapotrzebowanie organizmu na witaminy nie jest duże, mimo to spełniają one wiele istotnych funkcji i mają wpływ na prawidłowy przebieg wielu procesów życiowych. Składniki mineralne. Każdy ze składników ma inne właściwości. Na przykład magnes jest ważny dla układu nerwowego oraz mięśniowego. Wapń dla kości. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.